Witam Państwa bardzo serdecznie, niedziela 12 sierpnia, no i rozpoczynamy drugą część, najważniejszą część tegorocznych rozgrywek na żużlowych torach pierwszej ligi. Półfinał play-off, Inter Lazur Ostrów Wielkopolski, druga drużyna po rundzie zasadniczej. W tym półfinale rywalizować będzie z Lotosem Gdańsk, który uplasował się na trzeciej pozycji. Ostrowianie wywalczyli 21 punktów, gdańszczanie 20, no i dzisiaj pierwszy mecz na torze w Gdańsku. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz dzisiaj w Gdańsku, drugi w Ostrowie 19 sierpnia i ewentualny trzeci mecz 26 sierpnia także w Ostrowie. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Padało jeszcze kilkanaście minut temu tutaj nad gdańskim obiektem. Jest ze mną szkoleniowiec z Interu Lazur Lech Kędziora. Panie trenerze, właśnie po tych opadach deszczu, jak ten tor się prezentuje? Byliśmy przygotowani na beton, tymczasem jaki jest tor? Tor jest troszeczkę odmoczony. Myślę, że warunki dzisiaj panujące na tym torze będą równe dla wszystkich drużyn, dla wszystkich zawodników. Ale lepsze dla nas, bo w tym pierwszym meczu tutaj w rundzie zasadniczej wysoka porażka 58-33. Wtedy było bardzo twardo, nie potrafili nasi zawodnicy się jakoś dopasować. Teraz te warunki lepsze dla nas? Tak, dzisiaj są większe szanse na dopasowanie się do tego toru i myślę, że ten ostatni wynik, który już my tutaj zrobili, to trzeba zapomnieć. Dzisiaj są nowe warunki, jeździmy z większą determinacją i przyjechaliśmy z wolą walki i zwycięstwa. Panie trenerze, Peter Karlsson wczoraj w Grand Prix w Szwecji, Charlie Giede startował jeszcze wczoraj wieczorem w Anglii. W jakiej dyspozycji? Zmęczeni? No troszeczkę są zmęczeni, no podróżą, ale w miarę wszystko to się obeszło jakoś bezkolizyjnie. Dojechali bardzo szybko, odpoczywali w czasie podróży, wiadomo jaki to jest odpoczynek. No niemniej są przygotowani do dzisiejszych wyścigów. Jak pan oceni gdańską drużynę i co dzisiaj będzie decydujące? Druga linia? No na pewno. Gdańska drużyna, wiadomo, że jest pokonana na swoim torze i będą na pewno dzisiaj brylowali ci zawodnicy, którzy zawsze, ci liderzy, którzy zawsze jadą. No i wiadomo, o tej drugiej lidze trzeba pamiętać, o Pietrzyku i o Forsbergu. Panie trenerze, przed rozpoczęciem play-off, jak się rozmawiało z naszymi zawodnikami, oni wszyscy mówili, że potrzebne jest też szczęście. Czy ten deszcz, czy to taki zwiastun tego szczęścia, które się pojawiło? No nie wiem, zobaczymy. Przede wszystkim trzeba wygrywać starty. To jest ułatwienie dla każdego zawodnika. Jeśli będziemy wygrywać starty, to mamy duże szanse, realne szanse na pokazanie żółtego żużla i co za tym idzie, korzystnego wyniku. I na koniec adrenalina wysoka, taki zenitalny poziom? No na pewno, jak każde zawody na tym poziomie, myślę, że to dzisiaj nic innego nie będzie. Tak samo adrenalina jest dość wysoka i nerwy zaczynają już pracować. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tyle szkoleniowiec ostrowskiej drużyny Lech Kędziora. Atmosfera tutaj w Gdańsku rośnie z każdą kolejną minutą. Coraz bliżej jesteśmy rozpoczęcia meczu. Teraz pora przepytać dyrektora ostrowskiego klubu, Janusza Stefańskiego. Jak przed tym meczem? Właśnie, Janusz, rozmawiałeś, widziałem z zawodnikami, z trenerem Lechem Kędziorą. Jak to wygląda od kuchni? No cóż, no wszystko się okaże tak naprawdę podczas walki na torze. No jedno można powiedzieć, na pewno przyjechaliśmy tutaj bardzo mocno powalczyć. Wiadomo, że w rundzie zasadniczej osiągnęliśmy niekorzystny rezultat i chcemy zrobić wszystko, żeby to był zupełnie inny wynik niż wtedy w maju. Jak to wszystko się okaże, jak to będzie? No to właśnie podczas rywalizacji na torze. Wierzę jednak, że będzie to zupełnie inny mecz niż wtedy kilka miesięcy temu. Forma naszych zawodników, czy Michaela Maxa, czy Petera Carlsona, Charlie'ego Giedy jest wysoka. Znak zapytania to dyspozycja Mariusza Węgrzyka dzisiaj właśnie tutaj na torze w Gdańsku. On może być taką postacią, która może przechylić szale sukcesu na naszą stronę? Na pewno tak. Ja myślę, że jeżeli założymy w ten sposób, że Charlie Giede, Peter Carlsson i Michael Max pojadą na swoim poziomie, a mam nadzieję, że tak właśnie będzie, no to możemy powiedzieć, że około tych 30, 33, 35 punktów ta trójka zawodników zdobędzie. No i teraz reszta musi dołożyć te punkty, które są potrzebne, konieczne do tego, żeby wygrać mecz. Potrzeba tych punktów około 10, 11, 12. Jeżeli Mariusz Węgrzyk i Joe Skrin, przede wszystkim ci dwaj zawodnicy, będą potrafili chociażby w każdym wyścigu zdobywać po jednym punkcie, ale oczywiście na przeciwniku, no to wtedy jest to zwycięstwo naszej drużyny i możemy się wtedy cieszyć. Ale oni właśnie muszą te punkty zdobywać. Mariusz Węgrzyk na pewno jest w stanie to robić, bo pokazał to i podczas ubiegłorocznego sezonu, kiedy naprawdę w bardzo istotnych momentach zdobywał punkty. Myślę, że o tym nie warto zapominać, bo on rzeczywiście w meczach w Zielonej Górze czy w Lublinie w momentach bardzo, bardzo, no można powiedzieć, nerwowych, jednak stawał na wysokości zadania. I mam nadzieję, że to przypomniał sobie chociażby w Gnieźnie tydzień temu i że teraz już właśnie będzie tak, jak miało być od początku, a nie tak, jak było przez większą część sezonu. No a Joe Skrin, no na pewno stać go, szczególnie na takim torze jak gdański, żeby dorzucić kilka oczek. Zrobił tutaj w maju 8, wtedy to był jeden z najlepszych wyników w naszej drużynie. Nic byśmy nie mieli przeciwko temu, gdyby powtórzył to podczas dzisiejszego spotkania. Tak, przygotowując się do tego meczu, spojrzałem w statystyki. Tomasz Chrzanowski, Bjarne Pedersen i Krzysztof Jabłoński. Ta trójka
w czołowej dziesiątce najlepiej punktujących zawodników pierwszej ligi. Ta trójka w dotychczasowych 97 wyścigach tylko 4 razy mijała linię mety na ostatniej pozycji. Jak ich pokonać? A ja myślę, że na to jest tak naprawdę troszeczkę inne wytłumaczenie, że żużel, współczesny żużel jest bardzo nieobliczalnym sportem. Zawodnicy startują tak często i tak dużo na różnych torach, na różnych motocyklach, że chyba żaden z tych zawodników nie jest już w stanie, może poza Nicky Pedersenem, który jest w fenomenalnej formie i ma rzeczywiście bardzo dobrze przygotowane motocykle, zagwarantować w każdym występie optymalnego startu. I każdemu się zdarzają lepsze i gorsze chwile. Podobnie tak jest chociażby teraz z Chrzanowskim, który czy w lidze angielskiej, czy w lidze polskiej jednak zawodził w ostatnich tygodniach. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Także każdy mecz jest inny, każdy mecz jest czymś zupełnie nowym. Oczywiście klasa zawodników, tych, które nazwiska tutaj zostały wymienione, trzeba doceniać, ale nic nie można rozdać i niczego nie można zapewnić przed meczem. To wszystko okaże się podczas walki na torze. Nigdy w historii nie wygraliśmy w Gdańsku, ale do tego sezonu także nigdy w historii nie wygraliśmy w Rybniku. Uda się w końcu dzisiaj tutaj po raz pierwszy w historii ostrowskiego sportu żużlowego triumfować? Jak ocenisz szansę? Bardzo bym chciał, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Lotos Gdańsk na pewno jest perfekcyjnie przygotowany, na pewno będzie bardzo chciał wygrać tutaj, bo no cóż, gdańszczanie na pewno zdają sobie sprawę z faktu, że ewentualna porażka już teraz w pierwszym meczu praktycznie ogranicza ich szanse no niemalże do minimum, bo wiadomo, że na wyjazdach radzili sobie jednak dużo gorzej, chociaż akurat w Ostrowie wygrali, no ale jednak rzeczywiście ten zespół na wyjazdach zmieniał swoje oblicza, więc przede wszystkim musi wygrywać na własnym torze i gdańszczanie zrobią wszystko. My chcemy też wypaść jak najlepiej, chcemy powalczyć o zwycięstwo. A jak będzie, za 2 godziny na pewno będziemy wszyscy wiedzieć. A tak szczerze, na koniec była jakaś taka odprawa bojowa przed rozpoczęciem tego play-offu, odkreślenie rundy zasadniczej i wzajemna mobilizacja? A myślę, że czegoś takiego nie było. Natomiast każdy z tych zawodników, ja przynajmniej takie mam wrażenie, mam nadzieję, że to jest wrażenie poparte rzeczywistym myśleniem tych żużlowców, że im zależy. Zależy po sposobie wypowiedzi, po sposobie zachowania Petera Carlsona, czy Michaela Maxa, czy Charlie'ego Giedę, czy tak samo Joe Screena, który bardzo mocno chciał wrócić tutaj do polskiej ligi, do występu w Vintage Lazur Ostrów. Dostał tą szansę, mam nadzieję, że z niej skorzysta i że po prostu nie zawiedzie. No a pozostali, no po prostu zdają sobie sprawę, jaką stawkę jedziemy. Ja może powiem taki banał, ale w przypadku chociażby Petera Carlsona, on jeździ tutaj już 3. rok. Co by nie powiedzieć, przeżył z nami różne chwile. Co by nie powiedzieć, zarobił też odpowiednie pieniążki. I myślę, że tak po ludzku patrząc, mówię, może to jest banał, jemu po prostu chyba zależy w tym momencie na tym, żeby ta przygoda z Ostrowem jednak, obojętnie czy by to był koniec, czy może jeszcze by był kolejny sezon, żeby jednak została przypieczętowana awansem do Ekstraligi, bo to dla niego też jest czymś ważnym i chyba tak jest. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo takie odnoszę wrażenie. Czyli co? Powodzenia. Dziękuję, no i miejmy nadzieję, że za 2 godziny będzie pozytywny wynik. Tyle, drodzy Państwo, przedmeczowych rozmów. Wiemy już wszystko o pierwszym pojedynku półfinałowym pomiędzy Interem Lazur a Lotosem Gdańsk. Jesteśmy w Gdańsku. No i tak jak mówił trener Lech Kędziora, jak mówił dyrektor ostrowskiego klubu Janusz Stefański, zapowiadają się dzisiaj kapitalne emocje. Pora rozpocząć naszą transmisję dzisiaj z Gdańska. Tutaj nad morze dotarła także spora grupa fanów czarnego sportu z Ostrowa Wielkopolskiego. Oni tak jak my wierzą w to, że Inter Lazur po raz pierwszy w historii wygra tutaj na gdańskim torze. No ale teraz składy obu drużyn. Na początek Inter Lazur. Numer 1 Michael Max, z numerem 2 Joe Screen, 3 Charlie Giedę, 4 Mariusz Węczyk, 5 Peter Carlson, 6 Sebastian Bruheiser, 7 Marcin Liberski i z numerem 8 Lubosz Tomiczek w drużynie gospodarzy Lotosu Gdańsk, który prowadzony jest przez Romualda Łosia i Roberta Savinę. Z numerem 9 Bjarne Pedersen, uczestnik cyklu Grand Prix. 10 to Billy Forsberg, 11 Krzysztof Jabłoński, 12 Artur Pietrzyk, 13 Tomasz Chrzanowski, 14 Cyprian Szymko, numer 15 Andrzej Karpow i numer 16 Kamil Popławski. Przed nami bieg młodzieżowy, w którym na starcie zobaczymy w kasku koloru żółtego Lubosza Tomiczka. Od razu 3 zastępuje Sebastiana Bruheisera. Czerwony to junior Lotosu Cyprian Szymko,
Dalej w białym Marcin Liberski i w kasku koloru niebieskiego Ukrainiec w barwach Lotosu Andrzej Karpow. W pierwszej rundzie tegorocznych rozgrywek tego sezonu regularnego Ostrowianie przegrali tutaj w Gdańsku 58-33. Jak będzie dzisiaj wyścig młodzieżowy właśnie rozpoczęty i świetnie spod taśmy juniory gdańskiej drużyny Andrzej Karpow. On najlepiej w pierwszym łuku i on też znajduje się na czele stawki przed Luboszem Tomiczkiem i Marcinem Liberskim. Czwarty jedzie Cyprian Szymko. Jeszcze kilka dni temu Andrzej Karpow był kontuzjowany, miał problemy zdrowotne, no ale błyskawicznie wyleczony, no i teraz znajduje się na czele stawki, próbuje gonić go Lubosz Tomiczek. Tomiczek w ostatnich tygodniach przeżywa ogromne kłopoty sprzętowe podczas ostatniego meczu rundy zasadniczej w Gnieźnie ze startem zatarty kolejny silnik, no ale tutaj w Gdańsku próbuje gonić Andrzeja Karpowa. Ten dzisiejszy gdański tor jest trudny, jest bardzo śliski i jak na razie w tych warunkach lepiej radzi sobie Andrzej Karpow. On jedzie na pierwszej pozycji, rozpoczyna ostatnie, czwarte okrążenie. Karpow od startu jak na razie na pierwszym miejscu. Tomiczek nie da rady chyba zbliżyć się do swojego rywala, przeprowadzić jakiejś skutecznej akcji. Ostatni łuk wyścigu młodzieżowego i Andrzej Karpow rozpoczyna te zawody od triumfu. 3 punkty dla zawodnika gospodarzy Andrzeja Karpowa. 2 punkty Lubosz Tomiczek, 1 punkt Marcin Liberski, bez punktu Cyprian Szymko. No i dzisiejsze zawody rozpoczynają się od remisu 3-3. Dotychczas w historii drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego i Gdańska w rozgrywkach ligowych zmierzyły się ze sobą aż 18 razy. 16 triumfów gdańszczan, 2 triumfy ostrowian. Tutaj na torze w Gdańsku tylko triumfowali żużlowcy z Gdańska. 9 pojedynków, no i wszystkie mecze zakończone triumfem żużlowców z Gdańska. Pierwszy mecz pomiędzy drużynami z Ostrowa i Gdańska rozgrywany w 1989 roku. Tutaj właśnie, co ciekawe, w Gdańsku zakończył się wysoką wygraną Lotosu. Wówczas to była drużyna Wybrzeża 64-26. A jedyne 2 zwycięstwa Ostrowianie zanotowali na własnym torze w 90 roku 49-41 i w 97 48-42. Ten sezon 97 pamiętny dla ostrowskich kibiców żużla, no bo wtedy zespół Iskry awansował do żużlowej ekstraligi. No i zobaczymy, czy dzisiaj po raz pierwszy uda się triumfować na gdańskim torze. Wyścig numer 2 przed nami. W kasku czerwonym Bjarne Pedersen, uczestnik cyklu Grand Prix. Obok niego w żółtym Mikael Max. Dalej niebieski ten utalentowany Szwed Billy Forsberg i w kasku koloru białego powracający do ostrowskiej drużyny po 2-miesięcznej przerwie Joe Screen. Po raz ostatni Screen startował w barwach Intaro Lazur w czerwcowym przegranym meczu w Ostrowie właśnie z Lotosem. Później pauza, no ale teraz wraca do ostrowskiej drużyny i liczy na udany występ. On w pierwszym meczu tutaj na torze w Gdańsku zdobył 8 punktów, no i na jego dobrą postawę liczy trener Lech Kędziora. Pedersen i Forsberg kontra Maxi Screen. Świetnie rozpoczęty wyścig dla duetu z Gdańska. Pedersen i Forsberg na 2 pierwszych pozycjach przespali momenty startu żużlowcy Intaro Lazur. No i teraz Mikael Maxy i Joe Screen muszą gonić swoich rywali. Wypuścił Pedersen Forsberga do przodu. Będzie pilnował Duńczyk tej drugiej pozycji przed atakami Ostrowian. Maxy Screen jak na razie przegrywają. Oglądają plecy żużlowców Lotosu Gdański. Świetnie układa się ten drugi wyścig dla gospodarzy. Billy Forsberg pauzował przez kilka tygodni z powodu kontuzji, ale w czwartek wystartował w rozgrywkach szwedzkiej pierwszej ligi dla swojej drużyny. Wargarny zdobył 10 punktów, no a tu proszę, znowu kapitalny występ tego utalentowanego szwedzkiego młodzieżowca. Młodziutki, 18-latek, no ale kapitalnie radzi sobie tutaj na gdańskim torze. Forsberg i Pedersen przed Maxem i Screenem na 5-1 od startu. Niemalże do mety jadą żużlowcy Lotto. No i teraz euforia na trybunach stadionu w Gdańsku. 3 punkty Billy Forsberg, 2 punkty Bjarne Pedersen, tylko 1 Mikael Max, a bez punktu ten, na którego tak liczono w Ostrowie, a więc Joe Screen. Podwójny triumf Lotosu w wyścigu numer 2 i gospodarze obejmują prowadzenie w tym meczu 8-4.
Bardzo pracowity był ten ostatni tydzień dla Mariusza Węgrzyka. Żużlowca Interol Azur w środę występy w półfinale indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów na torze w Zielonej Górze. 8 punktów, 9 pozycja. Nie awansował do finału, przegrał wyścig dodatkowy barażowy z Damianem Balińskim. W czwartek startował już w rozgrywkach szwedzkiej pierwszej ligi. Tam dla swojej drużyny Leonen zdobył 11 punktów. Dzisiaj jest w Gdańsku. No i od postawy Mariusza Węgrzyka dzisiaj bardzo wiele będzie zależeć, jeśli chodzi o drużynę Lecha Kędziory. Partnerem Mariusza Węgrzyka w tym wyścigu będzie Charlie Giede. Giede w kasku koloru żółtego. Jeszcze wczoraj wieczorem startował w Eastbourne w meczu angielskiej Elite League. Dobry występ w wykonaniu Duńczyka, który dzisiaj ma także być pewnym punktem ostrowskiej drużyny. No i rywale. Czerwony to Krzysztof Jabłoński i w kasku koloru niebieskiego Artur Pietrzyk, były zawodnik ostrowskiej drużyny, który tutaj walkę o miejsce w składzie Lotosu wygrał z doświadczonym Anglikiem Andy Smithem w tym pierwszym meczu obu drużyn. Tutaj na gdańskim torze w maju Pietrzyk był jeden z bohaterów. Zdobył wówczas 10 punktów. Jabłoński zdobył tych punktów 12. Jabłoński to w ogóle 8 najskuteczniejszy zawodnik na pierwszoligowych torach. Giede, żółty, biały Węgrzyk kontra czerwony. Czerwony, jabłoński i niebieski. Pietrzyk zdefektowała już na starcie maszyna Charlie'ego Giede. Ależ dramaty Duńczyka. No i teraz znowu gdańszczanie na dwóch pierwszych pozycjach. Pietrzyk i Jabłoński przed Węgrzykiem na 5-1. Po pierwszym okrążeniu trzeciego wyścigu jadą gdańszczanie. Teraz uciekli żużlowcy Lotosu Mariuszowi Węgrzykowi. No dramatycznie rozpoczyna się ten mecz dla podopiecznych Lecha Kędziory. Wielka mobilizacja i koncentracja, wielkie nadzieje przed tym dzisiejszym pojedynkiem. No ale początek tego meczu dramatyczny dla żużlowców z Ostrowa Wielkopolskiego. Artur Pietrzyk i Krzysztof Jabłoński na dwóch pierwszych pozycjach. Jabłoński w tym sezonie zdobywa średnio dla gdańskiej drużyny 11 punktów. Mówiłem o tym, to aktualnie 8 najskuteczniejszy zawodnik na pierwszoligowych torach. W tej klasyfikacji Mariusz Węgrzyk prezentuje się na 24 pozycji, a więc widać tą różnicę. No i teraz Pietrzyk i Jabłoński jadą po kolejny podwójny triumf dla Lotosu Gdańska. Ależ to jest knockout. 2 wyścigi z rzędu wygrane 5-1 przez Lotos. No i zespół Roberta Sawiny i Romualda Łosia rozpoczyna ten dzisiejszy mecz w kapitalnym stylu. 3 punkty Pietrzyk, 2 punkty Jabłoński, 1 punkt Mariusz Węgrzyk, który niestety nie podjął walki z rywalami i defekt zanotował już na starcie Duńczyk Charlie Giede. 5-1, drugi raz z rzędu i teraz już jest 13-5 dla Lotosu. 8-punktowa zaliczka Lotosu Gdańsk po 3 wyścigach, a więc znakomite rozpoczęcie tego meczu dla gospodarzy. Teraz w kasku koloru żółtego do startu wyścigu numer 4 przygotowuje się Peter Karlsson. Wczoraj wystartował w Grand Prix Skandynawii w Molinli. Tam Karlsson zdobył 5 punktów, zajął 13 pozycję. To był zawodnik oczekujący, no ale wobec kontuzji, które spotkały czołowych jeźdźców Grand Prix, Peter Karlsson wystartował wczoraj w Molinli. No i tak jak powiedziałem, zajął 13 pozycję. Pracowity był to także tydzień dla Petera Karlssona. Poniedziałek w Anglii, we wtorek w Szwecji, w środę w Anglii. No i wczoraj doświadczony 38-letni zawodnik wystartował w Grand Prix Skandynawii. Bardzo ważny wyścig dla Interu Lazur. 8-punktowa zaliczka zespołu Lotosu. No i Ostrowianie muszą zabrać się za odrabianie straty. Karlsson w żółtym, jego partnerem w kasku białym będzie w tym wyścigu Lubosz Tomiczek, który jako rezerwa taktyczna zastępuje Marcina Liberskiego, i kask niebieski to Andrzej Karpow oraz czerwony lider gdańskiej drużyny Tomasz Chrzanowski, aktualnie drugi najskuteczniejszy zawodnik na pierwszoligowych torach. Karlsson jest szósty. Kto będzie górą w tej konfrontacji? Czerwony Chrzanowski, żółty Karlsson, niebieski Karpow, biały Tomiczek. Wyścig rozpoczęty, wyścig numer 4. No i znowu bardzo dobrze spod taśmy gdańszczanie. Chrzanowski i Karpow przed Karlssonem i Tomiczkiem. Co też się tutaj dzieje w Gdańsku? Gospodarze dominują. Teraz Karlsson rozpoczyna szaleńczy pościg za Ukraińcem Andrzejem Karpowem, ale jak na razie ten młody żużlowiec broni się. Teraz raz jeszcze Peter Karlsson próbuje wcisnąć się tam przy krawężniku. Szybszy jest jednak Andrzej Karpow. Ta spora grupa ostrowskich fanów czarnego sportu, tak jak ja, przeciera oczy ze zdumienia, bo gdańszczanie jeżdżą jak na razie kapitalnie. Tomasz Chrzanowski wczoraj wieczorem miał także startować w barwach Swindon Robins w meczu z Eastbourne, ale zrezygnował ze startu w Anglii.
Anglii zapłaci karę 1000 funtów, nie będzie mógł jechać w jednym meczu, ale wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować się do tego dzisiejszego półfinałowego spotkania. No i widzimy, że Chrzanowski w cudownej dyspozycji, cały czas na pierwszej pozycji, a ten młodziutki Andrej Karpow wyprzedza Petera Karlssona. Trzecie z rzędu zwycięstwo gdańszczan, 5-1. No i to już jest knockout w wykonaniu Lotosu. Chrzanowski 3, Karpow 2, Karlsson 1, bez punktu Lubosz Tomiczek. Po raz trzeci z rzędu wygrywają gospodarze 5-1. I to już jest 18-6 dla Lotosu Gdańsk, a za nami tylko 4 wyścigi. 18-6 to aktualny stan tego pojedynku. Po pierwszej serii startów 12-punktowe okazałe prowadzenie gospodarzy. Teraz przed nami wyścig numer 5. W tym biegu na torze zobaczymy m.in. Michaela Maxa, który aktualnie w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników pierwszej ligi plasuje się na 7 pozycji. W 14 ligowych pojedynkach 163 punkty, średnia meczowa blisko 12. 72 wyścigi na koncie tego doświadczonego Szweda, 37 wygranych. No ale dzisiaj tutaj w Gdańsku Max rozpoczął, tak jak i cała ostrowska drużyna, te zawody w bardzo kiepskim stylu. Przegrał pierwszy wyścig z duetem Lotosu. No i teraz ostrowianie w bardzo ciężkim położeniu. Trzeba odrabiać straty. 12 punktów to bardzo okazała zaliczka. No i zobaczymy, jak w tym piątym wyścigu zaprezentują się żużlowcy Intaru Lazur. W kasku koloru żółtego najbliżej krawężnika właśnie Michael Max. Dalej obok niego w niebieskim Artur Pietrzyk. Biały to Joe Screen. I w kasku koloru czerwonego Krzysztof Jabłoński. Lotos to przede wszystkim trzej liderzy. Krzysztof Jabłoński, Bjarne Pedersen i Tomasz Chrzanowski. Ta trójka znajduje się w czołowej dziesiątce najskuteczniejszych zawodników. Ta trójka średnio do Lotosu w tym sezonie zdobywa aż 35 punktów. No i ta trójka w 197 biegach łącznie jechali ci zawodnicy Jabłoński, Pedersen i Chrzanowski. I aż 97 wyścigów wygranych przez tych zawodników. Zobaczymy. Max i Screen. Żółty Max, biały Screen. Niebieski Pietrzyk i czerwony Krzysztof Jabłoński. Bardzo ważny wyścig. Czas odrabiać straty. Zobaczymy, czy ten piąty bieg będzie udany dla Intaru Lazur. Do tej pory ostrowianie przegrywali start. Teraz dobrze spod taśmy Michael Max. Tutaj Joe Screen ostro walczył z Krzysztofem Jabłońskim. No i upadł na tory żużlowiec Lotosu. Teraz ten wyścig przerwany przez arbitra Jerzego Najwera z Gliwic. No i będzie powtórka. To wszystko działo się w pierwszym łuku. Leży na torze Krzysztof Jabłoński. Wpadł tutaj pod tą bandę pneumatyczną. Miejmy nadzieję, że żużlowiec Lotosu nie doznał żadnej kontuzji. Działo się to wszystko w pierwszym wirażu, no ale arbiter Jerzy Najwer podejmuje dość kontrowersyjną decyzję, która nie podoba się gdańskim kibicom. Otóż z powtórki wykluczony zostaje Krzysztof Jabłoński, a więc za chwilę drugie podejście do wyścigu numer 5. No i przed nami powtórka wyścigu numer 5 bez wykluczonego Krzysztofa Jabłońskiego. Ta decyzja arbitra nie spodobała się tutaj gdańskim kibicom. No trochę kontrowersyjna, bo wszystko działo się w pierwszym łuku, ale arbiter widział to najlepiej. No i dlatego w powtórce nie zobaczymy właśnie tego żużlowca. To duże osłabienie dla Lotosu. Osamotniony Artur Pietrzyk w kasku koloru niebieskiego kontra Michael Max, żółty i biały Joe Screen. Ostrowianie mają teraz wielką szansę na podwójny triumf. Oby dobrze rozegrali taktycznie ten wyścig. Max i Screen kontra Pietrzyk. Wyścig numer 5 rozpoczęty. No i kto najlepiej spod taśmy? Michael Max szeroko pojechał. Max przy krawężniku, teraz atakowany przez Pietrzyka. Ale szybszy jest żużlowiec Intaro. Teraz kapitalna akcja Joe Screena wyprzedza Artura Pietrzyka. No i w końcu ostrowscy kibice mają powody do zadowolenia, bo dwójka Intaro Lazur, Michael Max i Joe Screen na czele stawki przed Arturem Pietrzykiem. Na 5-1 jadą ostrowianie. Uciekł teraz do przodu Michael Max. Ten pierwszy wyścig był dla niego nieudany, ale teraz jakby ten jego sprzęty pracował już dużo, dużo lepiej. Także lepiej spisuje się maszyna Joe Screena. No i dzięki temu ostrowianie jadą po 5 punktów. Boi się i troi. Artur Pietrzyk próbuje gonić Joe Screen, ale Screen to doświadczony zawodnik, nie popełnia błędu. Ten błąd popełnił teraz Artur Pietrzyk, stracił kilka metrów do Screena. No i kolejne okrążenie rozpoczęte. Ten dzisiejszy mecz to 8 występ Screena w tym sezonie w barwach ostrowskiej drużyny. Do tej pory średnio zdobywał 6 punktów, teraz ma szansę na 2 oczka. No i jest 5-1 dla Intaro Lazur. 3 punkty Max.
Dwa punkty screen, jeden punkt przywozi Artur Pietrzyk. Plan na ten wyścig zrealizowany. Podwójny triumf Interu Lazur. I Ostrowianie jakby zabierali się za odrabianie strat. Odrobili 4 punkty i aktualny stan tego meczu 19 Lotos i 11 Interu Lazur. Poprawiły nam się nieco humory po tym piątym wyścigu, po dobrej jeździe Michaela Maxa i Joe Screena. 5-1, pierwsze zwycięstwo biegowe dla drużyny Lecha Kędziory. Teraz przed nami kolejny szósty wyścig, no i tę zapowiada się bardzo interesująca walka. Tomasz Chrzanowski w czerwonym i w niebieskim Andrzej Karpow to duet Lotosu. Żółty Charlie Giede i biały Mariusz Węgrzyk to z kolei para Interu Lazur. Chrzanowski i Karpow już raz w tym meczu jechali w parze, to było w wyścigu czwartym. Pokonali 5-1 Karlsona i Tomiczka. No i piekielnie trudne zadanie przed podopiecznymi Lecha Kędziory. Andrzej Karpow, utalentowany Ukrainiec, już 5 punktów w tym pojedynku na koncie tego zawodnika. 3 oczka ma Tomasz Chrzanowski, drugi najskuteczniejszy zawodnik na pierwszoligowych torach. Lepszy od niego w tej klasyfikacji jest jedynie Anglik, ten wojownik Chris Harris, startujący na co dzień w RKN-ie w Rybnik. Żółty, Giede, biały Węgrzyk kontra niebieski Karpow i czerwony Chrzanowski. Znowu świetnie spod taśmy żużlowcy Lotosu. Próbuje tam wcisnąć się Mariusz Węgrzyk, ale Chrzanowski i Karpow są lepsi. Dopiero na ostatniej pozycji jedzie Charlie Giede. Teraz Mariusz Węgrzyk szaleńczy atak, próbuje gonić Andrzeja Karpowa. Z przodu jedzie Tomasz Chrzanowski. Nie liczy się niestety w tej walce Charlie Giede, tak chwalony za dobrą jazdę w poprzednich meczach. No ale teraz w końcu Mariusz Węgrzyk wyprzedza Andrzeja Karpowa. I czy Charlie Giede będzie na tyle szybki, żeby także dobrać się do skóry młodzieżowca Lotosu? Z przodu Tomasz Chrzanowski, Charlie Giede, szaleńczy pościg za Karpowem, szeroko teraz Giede, kapitalnie. No i z 5-1 dla Lotosu robi nam się remisy 3-3. Karpow spada z drugiej na czwartą pozycję. Ostrowianie wyprzedzili jednego z rywali, no ale nie dają rady dogonić się Tomasza Chrzanowskiego. Chrzanek doskonale zna ten gdański tor, on tutaj nie zwykł przegrywać, no i teraz prowadzi w tym szóstym wyścigu z olbrzymią przewagą i jest jego triumfatorem. 3 punkty Tomasz Chrzanowski, 2 punkty po bardzo ładnej walce dla Mariusza Węgrzyka. Brawa także dla Charlie'ego Giede. On zdobywa 1 punkt, bez punktu tym razem Andrzej Karpow. Remisowo w wyścigu numer 6. 22-14 to aktualny stan meczu. Prowadzi Lotos Gdańsk. Na Państwa ekranach Duńczyk Bjarne Pedersen, tegoroczny uczestnik cyklu Grand Prix. Wczoraj w sobotę w Grand Prix Skandynawii 7 punktów na koncie tego zawodnika, 9 pozycja. Nie udało mu się zakwalifikować do półfinału. Aktualnie w klasyfikacji Grand Prix Duńczyk zajmuje 13 miejsce, 51 punktów wywalczonych przez tego zawodnika w dotychczasowych turniejach Grand Prix. A w pierwszej polskiej lidze Bjarne Pedersen to aktualnie 4 najskuteczniejszy zawodnik. 11 spotkań, 57 biegów, 33 biegi wygrane i 135 punktów na jego koncie. Średnia meczowa bliska 13 punktów. No i Bjarne Pedersen w kasku koloru czerwonego. Niebieski w drużynie gospodarzy to Billy Forsberg, ten utalentowany, ten skuteczny na polskich pierwszoligowych torach Szwed. No i duet Interu Lazur. Żółty Peter Karlsson i biały Sebastian Bruchheiser. Po raz pierwszy w tym meczu desygnowany do walki przez trenera Interu Lazur Sebastian Bruchheiser. No i zobaczymy, jak 20-latek wychowany gostrowskiego klubu zaprezentuje się w tym wyścigu. Mamy tutaj dwóch uczestników cyklu Grand Prix, Karlsona i Pedersena, wczoraj z Molilli, a także dwóch utalentowanych młodzieżowców, Bruchheisera i Forsberga. Wyścig siódmy, 22-14 dla Lotosu. Kto najlepiej spod taśmy? Peter Karlsson, ależ ostro walczył z Bjarne Pedersenem. Spada na ostatnią pozycję Duńczyk, prowadzi Karlsson, drugi jedzie Forsberg, trzeci jest Bruchheiser, czwarty Bjarne Pedersen. Na 4-2 jadą Ostrowianie, ale szaleje tam z tyłu Bjarne Pedersen. On będzie robił co tylko może, żeby dogonić Sebastiana Bruchheisera. Oby Bruchheiser, no niestety postawiło
Przednie koło do góry podniosło w maszynie Bruchheisera. Traci tą trzecią pozycję. Nie walczy niesamowicie Sebastian Bruchheiser. Znów wyprzedził Bjarne Pedersena. Pasjonująca walka o ten jeden punkt. Prowadzi Karlsson, za jego plecami jedzie Forsberg. A Bruchheiser toczy niesamowity pojedynek z Bjarne Pedersenem o ten jakże ważny jeden punkt. Jeszcze jedno okrążenie. Oby Bruchheiser dowiózł to trzecie miejsce. Pedersen, szaleńczy pościg Duńczyka. On szeroko przy krawężniku. Jedzie Bruchheiser, jeszcze jeden łuk, Pedersen raz jeszcze atakuje, szaleje na swojej maszynie Duńczyk. Bruchheiser niesamowicie broni się do ostatnich metrów, no i daje radę Sebastian Bruchheiser. Wielkie brawa dla 20-latka z Ostrowa Wielkopolskiego. Kapitalny występ w tym biegu zanotował Sebastian Bruchheiser, ależ on bronił tej trzeciej, jakże ważnej, jakże szalenie istotnej pozycji. Pierwszy jest tymczasem Peter Karlsson, dla niego 3 punkty, 2. Billy Forsberg, 1, Sebastian Bruchheiser bez punktu, to wielka niespodzianka, Bjarne Pedersen, no i Ostrowianie wygrywają ten wyścig 4-2, zmniejszają o kolejne 2 punkty prowadzenie Lotosu, 24-18 to aktualny stan tego pojedynku. Półmetek dzisiejszych zawodów, 24-18 prowadzenie Lotosu, Ostrowianie odrobili 6 punktów z tej 12-punktowej zaliczki Gdańszczan. No i teraz wyścig numer 8, kask biały to Joe Screen, obok niego w czerwonym jedyny niepokonany zawodnik w tym meczu Tomasz Chrzanowski, 2 starty i komplet 6 punktów. Dalej w żółtym Mikael Max i w niebieskim Andrzej Karpow, jeździ z kontuzją ręki, no ale to Ukrainiec o żelaznej kondycji. 24-18 wyścig 8. Kto najlepiej spod taśmy? Joe Screen i Mikael Max. Ależy fantastycznie rozpoczął się ten wyścig. 2 dla dwójki Ostrowian. Olbrzymie problemy miał tam Andrzej Karpow, który jedzie na ostatniej pozycji. A Chrzanowski rozpoczyna pościg za Ostrowianami. Prowadzi Max. Teraz Chrzanowski wyprzedził jednak Joe Screena. Z 5-1 dla Intaro Laser robi nam się 4-2 dla Ostrowian. Mikael Max pędzi z przodu, on jakby nie zagrożenie. Drugi Chrzanowski, trzeci Screen, czwarty jedzie Andrzej Karpowicz, ten waleczny Anglik. Joe Screen będzie na tyle szybki, żeby spróbować jeszcze odzyskać tą utraconą drugą pozycję. Tomasz Chrzanowski w środę w Rybniku w półfinale Mistrzostw Polski. Zaskakująco słaby występ, tylko 6 punktów i odległa 12 pozycja. Nie zakwalifikował się do wielkiego finału. Słabsze występy także w lidze angielskiej, no ale tutaj dobrze sobie radzi, zdołał wyprzedzić Joe Screena. Ostatnie metry wyścigu 8 i jest kolejny biegowy triumf Intaro Lazur. Mikael Max 3 punkty. 2 punkty Tomasz Chrzanowski, który po raz pierwszy w tym pojedynku musi uznać wyższość rywala. 1 punkt dla Joe Screena, bez punktu Andrzej Karpow. Ostrowianie wygrywają kolejny wyścig 4-2 i ta przewaga Lotosu topnieje o kolejne 2 punkty. 26 mają gospodarze, a 22 żużlowcy Lecha Kędziory. Wyścig 9 przed nami w tym biegu. W żółtym kasku wystartuje Charlie Giede, 28-letni Duńczyk. W środę startował w swojej rodzimej ekstraklasie dla drużyny Outrup w przegranym meczu z Holsztedt 40-47. Giede zrobił niesamowitą rzecz. Zdobył aż 21 punktów dla Outrup, reszta zawodników zaledwie 19. Startował także w Danii w piątek, wówczas 15 punktów na jego koncie. Dzisiaj w tym pojedynku Charlie Giede rozpoczął od defektu, później był trzeci. No zobaczymy, czy dalej będzie się rozkręcał. Bardzo ważny moment tego pojedynku. 26-22 prowadzi Lotos. Do 4 punktów stopniała przewaga gospodarzy. No i teraz przed nami 9 Litwa w niebieskim. Billy Forsberg, obok niego w kasku koloru białego Mariusz Węgrzyk. Dalej czerwony to Bjarne Pedersen i żółty Charlie Giede. Bjarne Pedersen to wicemistrz Danii w tym finale, który rozgrywany był przed kilkoma dniami. Charlie Giede uplasował się w środku stawki. Pedersen wywalczył tytuł wicemistrza Danii indywidualnego. Podrażniona na pewno ambicja Pedersena, który w poprzednim swoim starcie przyjechał do mety na 4. pozycji. No i ten niesamowity, utalentowany Szwed, młodzieżowiec Billy Forsberg. Już 5 ma punktów na jego koncie. Niebieski Forsberg, biały Węgrzyk, czerwony to Pedersen, żółty Giede. Bardzo ważne, jak spod taśmy. Teraz spod taśmy świetnie. Żużlowcy Lotosu, oni na 2 pierwszych pozycjach. Ależ cudownie dysponowany jest ten Billy
Forsberg, Szwed robi niesamowite rzeczy. Tam napędza się po orbicie Charlie Giede. Prowadzą tymczasem żużlowcy Lotosu. Bjarne Pedersen i Billy Forsberg. Za ich plecami szaleje Charlie Giede. Czwarty daleko z tyłu jedzie Mariusz Węgrzyk. Węgrzyk już nie będzie tutaj w stanie dobrać się do skóry rywalom, a kapitalną akcję chciał przeprowadzić Charlie Giede. Miał problemy, opanował jedną maszynę i znów udaje się w pogoń za rywalami przy krawężniku. Giede szczerze jedzie w Forsberg, skakuje na drugą pozycję Charlie Giede, próbuje odpowiedzieć Billy Forsberg. To wszystko dzieje się za plecami Bjarne Pedersena. Pedersen już ze sporą przewagą na pierwszej pozycji, a Giede teraz będzie musiał bronić się przed atakami Forsberga, bo Szwed zna to doskonale ten gdański tor. Ostatni łuk wyścigu dziewiątego. Olbrzymie jeszcze problemy Charlie'ego Giede, ale ratuje tą drugą pozycję. Tymczasem 3 punkty wędrują na konto Bjarne Pedersena. 2 punkty po walce, jak już to przystało na tego zawodnika, Charlie Giede. 1 Billy Forsberg, bez punktu niestety Mariusz Węgrzyk. Teraz to gdańszczanie wygrywają 4-2 i oni po 9 wyścigach prowadzą z Interem Lazur 30-24. Cały czas ten dzisiejszy pierwszy mecz półfinału play-off żużlowej pierwszej ligi pomiędzy Lotosem a Interem Lazur trzyma kibiców czarnego sportu zgromadzonych na stadionie w Gdańsku w dużych emocjach 30-24. Ponownie na 6 punktów Lotos odskoczył od Interu Lazur. Przed nami 10 wyścig. Ten mecz wkracza już w decydującą fazę. No i tutaj każdy punkt, każdy kolejny wyścig będzie niesamowicie istotny i niesamowicie ważny. Przygotowania do 10 gonitwy Inter Lazur w tym biegu reprezentować będą w kasku białym Sebastian Bruchheiser i w żółtym Peter Karlsson. Gospodarze czerwony Krzysztof Jabłoński i niebieski Artur Pietrzyk. Pietrzyk 4 punkty na jego koncie. Jabłoński 2 oczka. Do tej pory Bruchheiser 1 punkt i Peter Karlsson 4 punkty. Pamiętamy Petera Karlssona z tego świetnego występu w wyścigu numer 7. Wówczas kapitalnie rozegrał pierwszy łuk. Zobaczymy, jak teraz spisze się w starciu z Krzysztofem Jabłońskim i Arturem Pietrzykiem. Czekamy właśnie jeszcze na Petera Karlssona. On tam jeszcze gorączkowo ostatnie poprawki w parkingu. No i za chwilę 20 sekund pozostało na to, żeby Peter Karlsson podjechał pod taśmę startową. Jest już na torze, już zmierza pod linię startu. No i za chwilę rozpocznie się 10 wyścig, ależ będą emocje. 6 punktów przewagi Lotosu. Karlsson i Bruchheiser kontra Pietrzyk i Jabłoński. Czerwony Jabłoński, w białym Bruchheiser, w niebieskim Pietrzyk, w żółtym Karlsson. Wyścig rozpoczęty świetnie spod taśmy. Żużlowcy Lotosu Ostrowianie przespali ten moment startu. No i teraz gdańszczanie jadą na 5-1. Kapitalnie układa się ten wyścig. Pietrzyk i Jabłoński. Karlsson próbuje wcisnąć się tam pomiędzy dwójkę żużlowców Lotosu. Czwarty idzie Bruchheiser. No i tutaj oczy skierowane ostrowskich kibiców na Petera Karlssona. Wyprzedza teraz Krzysztofa Jabłońskiego. Przy krawężniku próbuje odpowiedzieć Jabłoński. Broni się jednak Karlsson, a z przodu jedzie Artur Pietrzyk. On tak jak kameleon przeplata dobre występy ze słabszymi. Teraz pora na ten lepszy występ. No i Karlsson będzie gonił zapewne Artura Pietrzyka, ale także musi bronić się przed atakami Krzysztofa Jabłońskiego. Pasjonująca walka w wyścigu 10. Jak na razie na 4-2 jadą żużlowcy Lotosu. I czy Peter Karlsson dobierze się do skóry Arturowi Pietrzykowi? To już ostatni łuk tego wyścigu. Pietrzyk jednak jedzie bezbłędnie. No i będzie miał 3 punkty na swoim koncie. 3 oczka Artur Pietrzyk. To niespodzianka. 2 punkty Peter Karlsson, 1 Krzysztof Jabłoński, bez punktu Sebastian Bruchheiser i znów po raz drugi z rzędu gdańszczanie podobieczni Roberta Sewiny i Romualda Łosia wygrywają drugi wyścig z rzędu 4-2 i znów uciekają Interowi Lazur na 8 punktów. 34-26 to aktualny stan tego pojedynku. Już tylko 5 wyścigów do zakończenia tego ciekawego pojedynku. Pierwszy mecz półfinału. Jak na razie Lotos prowadzi 34-26. 8-punktowa zaliczka gospodarzy. I trener Lech Kędziora dokonuje zmiany w swoim zespole. W miejsce Mariusza Węgrzyka jako rezerwa taktyczna Peter Karlsson. On w kasku koloru białego najbliżej krawężnika. Obok niego w niebieskim Andrzej Karpow. Ten utalentowany ukraiński młodzieżowiec. Dalej żółty to Charlie Giede. 3 punkty na koncie Duńczyka.
i obok niego w czerwonym Bjarne Pedersen 5 punktów, rodak Charliego Giede, albo jak to woli Jade, jak mówią Anglicy, 6 punktów Carlson, 5 Karpow, 5 Pedersen, 3 Giede, 34-26, no i to może być decydujący, być może wyścig dla losów tego pojedynku. 8 punktów przewagi mają gdańszczanie. Karlsson i Giede kontra Pedersen i Karpow. Znów ten moment startu bardzo istotny. Kto najlepiej spod taśmy? Ostra warka Karlssona i Pedersena. Kto górą? Bjarne Pedersen. On na pierwszej pozycji, drugi Karlsson. Trzeci jest Giede, który teraz wyprzedził Andreja Karpowa. To wszystko układa nam się na remis, chociaż Karpow odpowiada Duńczykowi. Niesamowity bój od trzecią pozycję. Z przodu jedzie Bjarne Pedersen, Karlsson jest drugi, Karpow walczy z Giede o jeden punkt, o ten bardzo ważny w końcowym rozrachunku jeden punkt. Teraz trzeci jedzie Charlie Giede, z przodu Bjarne Pedersen przegrał już jeden wyścig z Peterem Karlssonem, ale teraz Bjarne Pedersen, uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix, prowadzi w tym wyścigu z olbrzymią przewagą nad Peterem Karlssonem i Charlie Giede. Czwarty jest Andrej Karpow, to wszystko układa nam się na remis 3-3, ostatni łuk, ostatni wiraż wyścigu 11, no i ta rezerwa taktyczna nie przynosi spodziewanego efektu, bo wyścig 11 kończy się remisem 3-3. 3 punkty Bjarne Pedersen, 2 punkty Peter Karlsson, 1 punkt zdobywa Charlie Giede. Dzisiaj słabsza dyspozycja Duńczyka przyzwyczaił nas do lepszej jazdy i bez punktu młodzieżowiec Lotosu Andrej Karpow, 3-3 i 37-29. Lotos prowadzi po 11 wyścigach z Interem Lazur. 4 wyścigi do zakończenia dzisiejszego pojedynku. 37 Lotos, 29 Inter Lazur. Wyścig 12, żółty Max i biały Sebastian Bruchheiser to duet Interu Lazur. Niebieski Artur Pietrzyk i czerwony Krzysztof Jabłoński to para gospodarzy. 3 punkty Jabłońskiego, aż 7 punktów Pietrzyka. Mikael Max do tej pory na swoim koncie ma także 7 punktów i Sebastian Bruchheiser w dwóch występach 1 punkt. 12 wyścig. Artur Pietrzyk w środę startował także w Rybniku w półfinale Mistrzostw Polski i Seniorów, no ale tam nie zdobył żadnego punktu. Zajął ostatnią pozycję, no ale tutaj na gdańskim torze, na którym startuje od poprzedniego sezonu, prezentuje się bardzo dobrze. Mówiłem o tym, że on w tym majowym pojedynku wygranym przez Lotos 58-33 zdobył aż 10 punktów. Dzisiaj po trzech startach Artur Pietrzyk ma na swoim koncie 7 punktów. Pietrzyk w niebieskim, obok niego w białym Bruchheiser, w czerwonym Krzysztof Jabłoński i w żółtym najbliżej bandy Mikael Max. 37-29, 8 punktów zaliczki ma Lotos. Ile będzie po wyścigu numer 12, który teraz właśnie się rozpoczął? Spod taśmy najlepiej gdańszczanie, wywieziony pod bandę Mikael Max, spada na czwartą pozycję. No i Lotos, Pietrzyk i Jabłoński świetnie rozegrali ten pierwszy wiraż. No to była popisowa jazda podopiecznych Roberta Sawiny i Romualda Łosia. Ten wyścig może mieć kolosalne znaczenie dla losów meczu. Ten wyścig może zapewnić Lotosowi zwycięstwo w dzisiejszym pojedynku. Pietrzyk i Jabłoński na 5-1, trzeci Bruchheiser, a dopiero czwarty Mikael Max. No tak to już jest z 34-letnim Szwedem, że jeżeli nie wygra startu, no to później na dystansie ciężko mu odrobić się straty i dobrać się do skóry rywali. Spokój, cisza, konsternacja w sektorze ostrowskich kibiców żużla. Wiwatują fani czarnego sportu w Gdańsku. Pietrzyk, ależ on kapitalnie dzisiaj dysponowany. Jabłoński i Pietrzyk 5-1 pokonują Maxa i Bruchheisera i robią wielki krok w stronę triumfu Lotosu w dzisiejszym pojedynku. 3 punkty Pietrzyk, 2 Jabłoński, 1 tylko Mikael Max, bez punktu Sebastian Bruchheiser. 5-1 w wyścigu 12 i to już jest 42-30 dla Lotosu. Lotosu, który jest o krok od triumfu w pierwszym pojedynku półfinałowym.
O krok od triumfu w dzisiejszych zawodach są żużlowcy Lotosu. 13 wyścig. Zobaczymy, czy ta 13 będzie szczęśliwa dla gdańszczan, czy też może dla Ostrowian. Rezerwa taktyczna w drużynie Interola. Zrób miejsce Joe Screena, Mikael Max. On w kasku koloru białego. On pojedzie w tym biegu jako złota rezerwa taktyczna, a więc te jego ewentualne zdobycze punktowe będą mnożone razy dwa. To już taka ostatnia deska ratunku, ostatnia szansa dla ekipy Lecha Kędziory, żeby jeszcze spróbować odwrócić losy tego pojedynku. No ale tylko pod warunkiem, że Ostrowianie wygrają ten wyścig podwójnie, że Max będzie pierwszy. No i wtedy 8-1 zniwelowałoby straty gdańszczan do 5 punktów. Ostatnie dwa wyścigi wtedy decydowałyby o losach tego pojedynku. Ale czy to możliwe? Zobaczmy, kto w 13 wyścigu. Najbliżej krawężnika właśnie Mikael Max w białym, obok niego w niebieskim ten niesamowity junior ze Szwecji Billy Forsberg, w żółtym Peter Karlsson i w czerwonym Tomasz Chrzanowski, który dzisiaj przegrał tylko jeden z trzech wyścigów. Wyścig 13 teraz rozpoczęty i kto najlepiej spod taśmy? Mikael Max, on pędzi do przodu, Karlsson wywieziony przez Billiego Forsberga, Chrzanowski teraz wyprzedzony przez Mikaela Maxa na 3-3, jadą żużlowcy na 6-3, bo prowadzi Mikael Max, ale niestety dopiero czwarty jest Peter Karlsson. Teraz Szwed próbuje gonić dwójkę Lotosu, Tomasza Chrzanowskiego i Billy Forsberga, no ale robi to jak na razie nieskutecznie z przodu. Mikael Max, on w tym poprzednim 12 wyścigu przyjechał do mety za plecami Pietrzyka i Jabłońskiego, ale teraz prowadzi i jedzie po 6 punktów dla Interol Azur jako złoty. Ta rezerwa taktyczna, no niestety Peter Karlsson jest dużo wolniejszy od Tomasza Chrzanowskiego i Billy Forsberga. Ostatnie czwarte okrążenie 13 wyścigu rozpoczęte. Karlsson już nawet nie próbuje gonić swoich rywali, bo ten jego sprzęt w tym wyścigu jest dużo, dużo bardziej wolny niż rywali. 6 punktów w tym biegu dla Interol Azur zdobywa Mikael Max. 2 Chrzanowski dla Lotosu, 1 Forsberg, bez punktu niestety Peter Karlsson, a więc tylko połowiczna zdobycz dla Interu dzięki tej złotej rezerwie. 6-3, takim wynikiem kończy się ten 13 wyścig i przed biegami nominowanymi Lotos prowadzi z Interem Lazur 45-36 i już wiadomo, że gdańszczanie wygrają ten dzisiejszy pojedynek. Przed nami dwa ostatnie wyścigi nominowane, które zakończą ten dzisiejszy pierwszy półfinałowy pojedynek pomiędzy Lotosem Gdański i Interem Lazur Ostrów Wielkopolski. 45-36. 9 punktów przewagi gdańszczan. No i można powiedzieć, że jest już niemal przesądzone, że gdańszczanie wygrają ten dzisiejszy mecz, że to oni w rywalizacji do dwóch zwycięstw będą prowadzić 1-0 za tydzień w niedzielę 19 sierpnia. Drugi mecz na torze w Ostrowie i Inter Lazur będzie pod ścianą. Inter Lazur będzie walczył z nożem na gardle. Będzie musiał wygrać ten pojedynek, żeby doprowadzić do trzeciego starcia obu drużyn. Ten trzeci ewentualny mecz rozgrywany także na Stadionie Miejskim w Ostrowie w niedzielę 26 sierpnia. Więc gdańszczanie zrobili to, co do nich należy. Wygrali dzisiejszy pojedynek. To już, tak jak powiedziałem, niemal przesądzone, tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać ekipie Roberta Sawiny i Romualda Łosia triumf w tym meczu. Wyścig 14 i popatrzmy, w czerwonym Pedersen, obok niego w kasku koloru żółtego Węczyk, dalej w niebieskim Forsberg i w białym Duńczyk Charlie. Jeden wyścig 14 rozpoczęty, kto najlepiej spod taśmy? Bjarne Pedersen, on na pierwszej pozycji, teraz przy krawężniku, bardzo sprytny manewr Billy Forsberga, to młodziutki Szwed, ale on jeździ bardzo dobrze, myśli na to, że konsekwentnie, taktycznie teraz karambol notuje Charlie Gede, na szczęście nie było większego karambolu, upadł na tor Duńczyk, poderwało maszynę 28-letniego zawodnika. Pofrunęła ta maszyna na wysokości kilku metrów. Na szczęście nie ucierpiał ani Charlie Gede, ani także inny zawodnik. Duńczyk wykluczony będzie z powtórki za przerwanie tego wyścigu. No i kończy udział w tym meczu Charlie Gede. Wykluczenie. Tylko 4 punkty na koncie Duńczyka. Tak bardzo go chwaliliśmy za występy w rundzie zasadniczej. Pewny punkt wyrastał na jedną z pierwszoplanowych postaci Interol Azur. Tymczasem dzisiaj kompletnie nieudany występ Charlie'ego Giedy. No i teraz na domiar złego, tak jakby na przypieczętowanie tej kiepskiej jazdy, wykluczenie z wyścigu 14.
Powtórka przedostatniego, 14 wyścigu dzisiejszych zawodów. Osamotniony Mariusz Węgrzyk w kasku koloru żółtego kontra czerwony Bjarne Pedersen i niebieski Pili Forsberg. 7 punktów Forsberga, 3 punkty Węgrzyka, 8 punktów Bjarne Pedersena. Dzisiaj jedna wpadka na koncie Duńczyka, który na co dzień startuje także w lidze angielskiej w barwach Peterborough Panthers, a także dobrze radzi sobie na torach szwedzkiej ekstraklasy. No i ten niesamowity Pili Forsberg zabłysnął w Ostrowie w czerwcu. Trenerzy Łoś i Sawina wspólnie z Maciejem Polnym, prezesem gdańskiego Wybrzeża, zaryzykowali, postawili na tego utalentowanego juniora rodem ze Szwecji. On zdobył tam w tym meczu w Ostrowie wiele punktów. Przyczynił się do triumfu Lotosu 47-43. No i dzisiaj znowu kapitalny występ Pili Forsberga. Już 7 punktów. Teraz zobaczymy, jak zaprezentuje się ten zawodnik w 14 gonitwie. Węgrzyk Pedersen rozpoczęty. Znowu Forsberg przy krawężniku. Odjechał od krawężnika Mariusz Węgrzyk. Teraz Węgrzyk próbuje odpowiedzieć, no ale zamknięta tam droga przy bandzie przez Forsberga. I na 5-1 jadą gdańszczanie. Pedersen obejrzał się, gdzie jest Pili Forsberg. Trzeci jedzie Mariusz Węgrzyk. No, te same błędy powielają się, jeśli chodzi o drużynę Interolazur. Przegrywane starty, później źle, zamiasy przy krawężniku, o czym mówił trener Lech Kędziora. Żużlowcy Interolazur odjeżdżali od tego krawężnika, no i później wyprzedzani byli przez Gdańszczan. No niestety, przegraliśmy tutaj w maju, w rundzie zasadniczej, no i także dzisiaj Lotos będzie lepszy od Interolazur. 14 wyścig, jak na razie bez historii. Pedersen i Forsberg z dużą przewagą nad tym Mariuszem Węgrzykiem. Pewne prowadzenie duetu Lotosu. Mariusz Węgrzyk bezradny. Liczyliśmy na to, że Mario obudzi się. No niestety nie obudził się, a oglądał tylko plecy swoich rywali. W 14 wyścigu 3 punkty dla Bjarne Pedersena, 2 dla Pili Forsberga. I dla mnie jest to zawodnik meczu. 1 punkty dla Mariusza Węgrzyka z urzędu. Wcześniej wykluczony Charlie Giede. 5-1 w 14 gonitwie. I aktualny stan meczu. 50 punktów na koncie Lotosu. 37 po stronie Interolazur. No i czas zakończyć dzisiejszy pierwszy mecz półfinału żużlowej pierwszej ligi pomiędzy Lotosem i Interem Lazur. Wyścigiem 15. Najlepsi, najskuteczniejsi zawodnicy w obu ekipach zaprezentują nam się na deser w tym pojedynku. W żółtym Mikael Max, obok niego czerwony Tomasz Chrzanowski, biały Peter Karlsson i niebieski Artur Pietrzyk. Chrzanowski, Pietrzyk po 10 punktów, Max 14 punktów na jego koncie. 8 punktów wywalczył do tego momentu Peter Karlsson, 50-37. Lotos prowadzi z Interem Lazur. Przed nami ostatnia gonitwa dzisiejszych zawodów. No niestety zbyt wiele luk miała drużyna Lecha Kędziory w tym pojedynku. Zbyt wiele wpadek zdarzało się ostrowskim zawodnikom. Nawet Mikael Max dwukrotnie przegrywał wyścigi. 1-5 przyjeżdżał za plecami rywali. Wyścig 15. Max i Karlsson kontra Chrzanowski i Pietrzyk. Wyścig rozpoczęty bardzo dobrze dla Mikaela Maxa. On na pierwszej pozycji przed Chrzanowskim i Pietrzykiem. A znów czwarty jedzie Peter Karlsson. Jeden z liderów ostrowskiej drużyny teraz atakuje, goni Artura Pietrzyka. Wyprzedza, nie wyprzedza, chociaż teraz wywieziony pod bandę. Pietrzyk broni jednak tej trzeciej pozycji. Kto będzie lepszy? Karlsson czy Pietrzyk? Górą jednak żużlowiec Lotosu. A to wszystko dzieje się za plecami Mikaela Maxa. Max prowadzi z dużą już przewagą nad swoimi rywalami. A Peter Karlsson cały czas stara się dobrać do skóry Arturowi Pietrzykowi. Dobrze broni się Artur Pietrzyk. Przez 2 sezony jeździł w ostrowskiej drużynie. Teraz drugi sezon spędza w barwach Lotosu. Teraz raz jeszcze Peter Karlsson. No i w końcu udany atak w wykonaniu Szweda. Wyprzedza swojego rywala, chociaż Pietrzyk podrażniony teraz próbuje odpowiedzieć. Ostatnie metry wyścigu 15. 3 punkty na konto Mikaela Maxa. 2 punkty zdobywa Tomasz Chrzanowski. 1 punkt po walce przywozi do mety Peter Karlsson. Bez punktu jest Artur Pietrzyk. Na zakończenie wyścig 15. kończy się triumfem Interolazur 4-2. Ale całe dzisiejsze zawody gdańszczanie wygrywają z Interem Lazur 52-41.
11-punktowe i trzeba otwarcie powiedzieć, zasłużone zwycięstwo gdańszczan, którzy w tym meczu prowadzili od drugiego wyścigu. Po 8 biegach ostrowianie zdołali zmniejszyć straty do 4 punktów, no ale ostatnie słowo ponownie należało do drużyny gospodarzy, no i to oni dzisiaj notują cenne zwycięstwo w rywalizacji półfinałowej do 2 wygranych, obejmują prowadzenie 1-0. Za tydzień mecz w Ostrowie. No i Ostrowianie będą pod ścianą. Będą musieli wygrać ten pojedynek, żeby doprowadzić do trzeciego meczu także na ostrowskim torze. Na zakończenie dzisiejszej relacji jeszcze dorobek poszczególnych zawodników. 17 Mikael Max, 9 Peter Karlsson, 4 Charlie Giede, 4 Mariusz Węgrzyk, 3 Joe Screen, 2 Lubosz Tomiczek i po jednym Sebastian Bruchheiser oraz Marcin Liberski. W drużynie gospodarzy najwięcej 12 punktów Tomasz Chrzanowski, 11 Bjarne Pedersen, 10 Artur Pietrzyk, 9 Billy Forsberg i po 5 Andrzej Karpow, a także Krzysztof Jabłoński. 52-41 Lotos w pierwszym pojedynku półfinałowym na własnym torze pokonuje Inter Lazur. No i dzisiaj dla Państwa pracowali Bartosz Karasiński, Jakub Morrison, a także Rafał Grzywna. Żegnamy się ze stadionu w Gdańsku i zapraszamy od razu do Ostrowa. Niedziela, 19 sierpnia, drugi mecz półfinału i Inter Lazur pod ścianą będzie musiał wygrać, żeby doprowadzić do trzeciego pojedynku.